Z gołąbkiem nie jest dobrze. No mimo, że tego nie widać aż tak, w oczach może widać. Dostał takie oczopląsy i jest też podejrzenie, czy to nie jest PMW, czyli ten kręciek. Ładne miał kubki, no teraz te no nieładne, ale to być może no, ma antybiotyk. Takie szerokie spektrum działania tego antybiotyku. No oczy to mu latały po prostu tutaj niesamowicie. Boję się, że gołąbaczek no, może nie dać rady. Trzymam kciuki, żeby dotrwał do jutra. Jutro będzie odwieziony do pani doktor wolontariuszki z Gruszętnika ewentualnie. No bo ja już tutaj nie wiem, co z gołąbkiem robić. Nic nie jest lepiej. Dostał antybiotyk, ale nic nie jest lepiej. Ma takie chwile, że się tak ożywi, zje sobie cokolwiek, no ale nie wiem, co się z nim dzieje. Stoi na podwyższeniu. No, ta druga powieka mu więcej lata. Ja tutaj chciałam tak uchwycić. O. O. Co to się dzieje? To nie wiem. Takie dzikie oczko i takie to właśnie może być to PMW. Dostał lek. No, jeżeli mi się uda jutro dostarczyć gołąbka dalej do leczenia, no zobaczymy. Może kogoś poproszę i tam podwiezie gołąbeczka. Jak on tam podróż przejdzie. Te paznokcie też ma jakieś takie na boki. To już mówiłam, coś tu jest nie tak z tym gołąbeczkiem. Coś nie tak. To najgorsze, że to nie wiadomo dokładnie co. No ma antybiotyk. No teraz dostał jeszcze jeden lek. Ale tu poprawy nie ma. Tak kaszlał, prychał, kichał. No, takie szczekanie jakby. Także no nie jest za ciekawie. Będę próbować gołąbka ratować, no ale ja tu nic więcej nie poradzę. Trafi w fachowe ręce, może tam większą pomoc uzyska. A już tak gołąbek dobrze się czuł, już miałam tutaj ogłosić, że już tak fajnie na prostej jest, ale raz tylko tak zrobił, ale ja mu chciałam uchwycić, jak on tak właśnie ma taką tą czkawkę. Łapie go takie. Taka jakby czkawka. Ale co ja podejdę, to on jakoś się uspokaja. Nawet no, tak łapie go co jakiś czas, tak jak kaszel u człowieka. Tak jak kaszel człowieka łapie, tak jak go właśnie łapie takie coś. Jadł, sam jadł. Takie mam momenty właśnie. O, teraz tak prychnął. O, aż cały tam chodzi. Mądry gołąbulek, taki kochany. No i co, ja to już jestem przygotowana na wszystko, bo już nie, jeszcze mi w nocy teraz odszedł mieszczuszek. W bardzo ciężkim stanie gołąbek, no już nie udało się uratować krycika takiego. Tam mam nagrania, no ale tak szczerze to nawet nie zdążyłam cokolwiek. Też dostał antybiotyk, tamten miał wymaz z wola i tak dalej, ale no oczywiście gołąbki są od siebie izolowane, więc to nie ma takich możliwości, żeby się pozarażały. No ale dziwne te objawy, no. Czy to jest może po tym antybiotyku?
Może po antybiotyku ma jakieś takie dodatkowe